Pierwszego o głos poproszę prezesa Młodzieży Wszechpolskiej, kolegę Roberta Winnickiego. Dziękuję serdecznie. Mało osób słyszało, jak witałem was na placu defilad, na rozpoczęciu naszego spotkania. A chciałem was powitać tak, jak na to zasługujecie, bo jesteście najwierniejsi z wiernych. Synowie i córki wielkiego, wolnego narodu. Jesteśmy tutaj, bo jesteśmy właśnie wolni, bo jesteśmy dziećmi wielkiego narodu. Bardzo krótko. Hasłem tegorocznego marszu jest "Odzyskajmy Polskę". Co znaczy odzyskać Polskę? Oznacza to dwie rzeczy. Zmobilizować naród, zorganizować naród i obalić Republikę Okrągłego Stołu. Znamy ich władzę. Znamy władzę Jaruzelskich, Wałęsów, Kwaśniewskich, Komorowskich, Tusków, Busków. Znamy ich wszystkich doskonale, Gremków Mazowieckich. Nie chcemy ich tutaj. Nie chcemy ich w naszym państwie przy władzy. I zapowiadamy jedno, bo nawiązujemy do Solidarności. Bo to, że musimy się zorganizować, że musimy naród zorganizować tak, jak Solidarność zorganizowała, jesteśmy mądrzejsi o te 30 lat i pewnych błędów nie popełnimy. Po pierwsze, nie będzie żadnego drugiego okrągłego stołu. Nie będzie żadnego porozumienia. Nie będzie żadnej grubej kreski. W imieniu młodego pokolenia Polaków. Obiecujemy wam w imieniu młodego pokolenia Polaków za wszystko, co zrobiliście z tym państwem, za wszystko, co zrobiliście z tym narodem, zapłacicie, poniesiecie odpowiedzialność. Dlatego, że jeśli elity nie ponoszą odpowiedzialności, to wtedy państwo jest anarchia i państwo traci niepodległość. Tak jak państwo polskie teraz. Zapłacicie za to, co zrobiliście przez ostatnie 20 lat. Żeby obalić Republikę Okrągłego Stołu, trzeba zanegować, zakwestionować jej wartości. Pamiętajcie, nam nie chodzi o to, żeby jedną partię demoliberalną zmienić na inną, żeby jednego pajaca wymienić na drugiego. Nam chodzi o zmianę systemu. Nam chodzi o obalenie tego demoliberalnego systemu. I pamiętajcie i zawsze ten cel miejcie w waszych głowach. Żeby obalić Republikę Okrągłego Stołu, trzeba zakwestionować fałsz, na jakim jest zbudowana. Przede wszystkim fałsz relatywizmu. Nie może być tak w narodowym państwie polskim, że szpicel i bohater są mierzeni jedną miarą. Nie może być tak, że tchórz i kat z jednej strony i człowiek, który walczył za swoją ojczyznę, są stawiani na równi. Tego w narodowym państwie polskim nie będzie. Nie zgadzamy się na żadną fałszywą tolerancję. Nie zgadzamy się na równouprawnienie dobra i zła. Nie zgadzamy się na równouprawnienie fałszu i prawdy. Tego po prostu nie można w żadnym normalnym kraju wprowadzić, jeśli się chce, żeby ten kraj żył, żeby ten kraj się rozwijał. Tak kwestionujemy, kiedy mówicie bzdury o tolerancji dla zła,
kwestionujemy tą tolerancję. Dokładnie tak. I nie mówcie nam, że nie jesteśmy tolerancyjni, bo nas to guzik obchodzi. Musimy zakwestionować dogmaty, które mówią, że nieważne jest, w czyich rękach jest kapitał, w czyich rękach jest własność. Właśnie, że jest ważne. Właśnie, że kryzys, jak żaden inny czynnik, pokazuje, że własność w polskich rękach jest podstawą polskiego bezpieczeństwa, jest podstawą polskiego dobrobytu. Polska gospodarka, polska ekonomia w polskich rękach. Nie jest prawdą, i to też musimy zakwestionować, że jakiekolwiek międzynarodowe sojusze są nam w stanie zagwarantować bezpieczeństwo. To jest kłamstwo. Bezpieczne państwo to jest silne państwo, a państwo słabe, takie jak dzisiejsza Polska, zawsze będzie zagrożone. Niestety. I my chcemy zbudować siłę. Tak. Chcemy zbudować siłę, tą siłę, którą wszyscy lewaki, liberałowie, pedały, której się boją. Chcemy zbudować polską narodową siłę. Nie czerwona, nie tęczowa, Polska zawsze narodowa. Nie tęczowa, Polska zawsze narodowa. Nie czerwona, nie tęczowa, Polska zawsze narodowa. I na koniec pozwólcie, że złożę pewną dedykację. Myśląc o tym, żeby odzyskać Polskę, myśląc po tym, żeby obalić Republikę Okrągłego Stołu, dedykuję ten dzisiejszy wieczór architektowi Republiki Okrągłego Stołu. Tak jak mówimy, że architektem niepodległej II Rzeczpospolitej był Roman Dmowski, tak architektem Republiki Okrągłego Stołu jest Adam Michnik. I ten wieczór, tą naszą dzisiejszą manifestację dedykuję redaktorowi naczelnemu Gazety Wyborczej. Dedykuję Michnikowi, bo tutaj, na tym placu, w tym miejscu, tym marszem spełniają się wszystkie najczarniejsze sny Adama Michnika. Tak, jesteśmy tym, przed czym 23 lata ostrzegałeś. Tak, jesteśmy tą Polską, którą od kilkudziesięciu lat zwalczasz. Tak, jesteśmy tą Polską, która zakończy twoje panowanie. Dziękuję bardzo. Kłamstwa Michnika, wyrzuć do śmietnika! I tak jak powiedziałem, jeszcze jedno. Nie zmiana partii, a zmiana systemu. Poprzez olbrzymi ruch społeczny na wzór Solidarności. Ruch narodowy. Tak się chcemy nazwać, bo jesteśmy narodem. Bo jesteśmy wokół wartości narodowych, chcemy się zorganizować. I ten ruch narodowy dzisiaj wyruszy w Polskę. Dzisiaj wyruszy w Polskę, dzisiaj się zaczyna i zachęcamy wszystkich do tego, żeby w nim uczestniczyć. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem!